Witam Państwa, Adrian Stankowski. Zaczynamy Wolne Głosy w Telewizji Republika. Jest z nami pan dr Maciej Nawacki, sędzia, członek Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa. Witam serdecznie, panie sędzio. Dzień dobry, witam serdecznie, witam wszystkich telewidzów. Panie sędzio, no dzisiaj rano mieliśmy nowy, że tak powiem, rozdział do tej księgi, księgi jakiejś neopraworządności, może tak to delikatnie nazwijmy. Dwóch prokuratorów, pan prokurator Robert Hernand i pan prokurator Ostrowski, nie zostali wpuszczeni do budynku prokuratury. Zobaczmy ten wiekopomne zdarzenie. Ja jestem do dyspozycji pracodawcy prokuratora krajowego Dariusza Barskiego. Ja nie czuję się na urlopie. Będę przebywał w Warszawie i oczekiwał na dyspozycję mojego przełożonego, mojego pracodawcy. Jeszcze chciałem zwrócić Państwu uwagę na to, co jest rzeczą niesłychanie ważną i wkraczającą w prywatność obywateli, mianowicie zarządzanie kontroli operacyjnych. Otóż zgodę na kontrolę operacyjną musi wyrazić prokurator krajowy lub upoważniony przez niego zastępca prokuratora generalnego. Jeżeli takie zgody w tej chwili będzie wyrażał pan prokurator Bilewicz lub upoważniona przez niego osoba, to będą te zgody obarczone olbrzymią wadą prawną i prędzej czy później na pewno będą podnoszone te zarzuty w stosunku do dowodów zbieranych w ten sposób. No właśnie, panie sędzio, jak ocenić to, co się zdarzyło, bo prokuratorzy tam jeszcze się skarżyli, nawet do swoich osobistych rzeczy nie mogą mieć dostępu, ale przecież to jest tak naprawdę uniemożliwienie pełnienia niesłychanie ważnych funkcji przez ludzi do tego upoważnionych. Można było się spodziewać tego rozwoju sytuacji. To jest kolejny krok, kolejny etap. Następnym będzie zwyczajnie anulowanie już zupełnym przepustek i odesłanie, przykładowo delegowanie panów prokuratorów do prokuratur rejonowych, nie wiem, w Krośnie, czy powiedzmy gdzieś pod Lublinem, czy gdziekolwiek indziej w Polsce. Oczywiście nielegalne delegowanie panów prokuratorów. Są to działania obliczone na przejęcie jednej z najważniejszych instytucji państwa. Instytucji, która zawiaduje szeregiem procesów związanych z ochroną podstawowych praw obywateli. Nie tylko w postępowaniach karnych, ale także w postępowaniach cywilnych czy postępowaniach administracyjnych. I no, zgodnie z powiedzeniem, ryba psuje się od głowy, czyli ten grzech leżący u podstaw tego siłowego przejęcia prokuratury, czyli powołanie PO, prokuratora krajowego, nieznany ustawie twór, tak, PO, to ten grzech będzie spływał niżej do prokuratur regionalnych, okręgowych. Już, zresztą to się dzieje, już w tym momencie mamy miejsce powołania pseudoprokuratorów regionalnych, później pseudoprokuratorów okręgowych, rejonowych i problem z tym, że akty oskarżenia, wnioski o kontrolę operacyjną będą pochodziły od osób nieuprawnionych. A jeżeli będą pochodziły od osób nieuprawnionych, to sędziowie, którzy zauważą ten problem, będą po prostu zwyczajnie zwracali te pisma procesowe jako pochodzące od osób nieuprawnionych. No i dojdzie do pogłębienia się anarchii. To jest taki, sędzia Zaradkiewicz mówił, powiązający zamach konstytucyjny, ale ja dostrzegam inny aspekt tego problemu, to jest rozkład państwa, bo państwo w tym momencie zacznie powoli się rozkładać, bo zaczną zanikać określone funkcje państwa ze szkodą dla bezpieczeństwa obywateli, ze szkodą dla gospodarki. Także no, po prostu skończy się jednym wielkim kryzysem i to kryzysem praworządności, rzeczywistym kryzysem praworządności, kryzysem bezpieczeństwa obywateli i kryzysem gospodarczym. No właśnie, jest przykre. Bo na to się nakłada to rozporządzenie ministra Bodnara, które różnicuje sędziów w zależności od czasu, w którym zostali powołani. To znowu oznacza możliwość kwestionowania wyroków już wydanych, wyroków, orzeczeń już wydanych przez tych sędziów. To jest ponad 6 milionów takich wyroków zmultiplikowane przez niejasności w prokuraturze. No to bałagan nie z tej planety, mówiąc krótko. Tak, oczywiście jest to
Jest to, już zresztą się dzieje w ten sposób, że przykładowo w sądzie rejonowym zdarzyło się, że zakwestionowanie orzeczenia o rozwodzie, tak? Oczywiście nieprawidłowe zupełnie, trzeba będzie wyciągnąć konsekwencje względem sędziego, który dopuścił się tego rodzaju zachowania, ale jest to niejako przyzwolenie dla części, dzięki Bogu nielicznej części sędziów, którzy podejmują się działań anarchizujących, no, w imię jakichś tam własnych źle rozumianych interesów, czy źle rozumianych interesów grupowych, czy wyznawanej w ideologii. Jest to istotny problem, któremu staramy się przeciwdziałać. W porządku obrad Krajowej Rady Sądownictwa już jest wniosek o kontrolę zgodności z szeregiem norm konstytucyjnych tego rozporządzenia. No bo rozporządzenie jest wyjątkowe pod jednym względem, że projekt tego rozporządzenia został zaopiniowany negatywnie przez szereg instytucji państwa, Sąd Najwyższy, Krajową Radę Sądownictwa, przez prezesów sądów, sędziów liniowych, przewodniczących wydziału, także powszechne było oburzenie już na etapie prac. Wydawało się, że minister sprawiedliwości zrozumie, że nie tędy droga, że w ten sposób postępować nie można, że jeżeli chce się wprowadzać jakiekolwiek zmiany w Polsce, zmiany prawne, to od tego jest droga ustawodawcza. Jeżeli chce się zmieniać podstawowe zasady ustrojowe państwa polskiego, no to jest droga zmiany konstytucji. Trzeba dysponować odpowiednią większością w parlamencie. Także nie drogą rozporządzenia, czy też nie drogą uchwał Sądu Najwyższego, jak to już próbowano wcześniej uczynić, ale drogą legalną, przewidzianą w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, czyli drogą stanowienia prawa, drogą ustaw, drogą ewentualnej zmiany konstytucji. No, nie no mamy... właśnie, panie sędzio, bo myśmy się widzieli w sobotę podczas protestu pod Trybunałem Konstytucyjnym, gdzie wolni obywatele martwili się o praworządność, mówiąc w telegraficznym skrócie. Wydawałoby się, że to powinno dać do myślenia obecnie rządzącym, ale wiceminister sprawiedliwości, pan Arkadiusz Myrcha, mówi, że już nie tylko 5 sędziów, nie tylko 3, nie 5, ale wszystkich 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostało powołanych z jakąś wadą. Proszę mnie nie pytać o argumentację, bo tej argumentacji po prostu nie ma. Powiedzmy, że mamy do czynienia z urojonymi wadami, tak? Także mamy jakieś tam liczby urojone w matematyce, a w prawie mamy urojone wady prawne, tak? No, żyjemy w takiej rzeczywistości postpraworządności i politycy niestety próbują rzeczy niedopuszczalnych, czyli ingerowania w wymiar sprawiedliwości, dyktowania sędziom, w tym także sędziom Trybunału Konstytucyjnego, określonych rozstrzygnięć, określonego postępowania, a jeżeli to postępowanie nie znajduje aprobaty ze strony polityków, to próbują w tym momencie te instytucje sobie podporządkować w inny sposób. No, mamy bezpieczniki wpisane w Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, czyli tymi bezpiecznikami. Stąd też zawsze kadencje tych organów są inne niż kadencje Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, czyli sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Są to mechanizmy bezpieczeństwa pozwalające na raz, że na pokojowe przekazywanie władzy, dwa, pokojowe stanowienie prawa, trzy, uwzględnianie stanowisk różnych, bo w demokracji są różne poglądy się ścierają i prowadzą co do zasady do dobra wspólnego. No, polityka jest czymś, co z założenia ma służyć tworzeniu dobra wspólnego. Zresztą takie jest także założenie tomistyczne pochodzące z świętego Tomasza z Akwinu. Jeszcze Arystoteles mówił, że polityka to rozumna troska o dobro wspólne. Tak, to słuszna uwaga, ale akurat jeżeli chodzi o prawo, to mamy piękny wykład pochodzący od świętego Tomasza z Akwinu, który mówi, czym jest prawo, a prawo właśnie służy dobru wspólnemu, nie dobru jakiejś grupy interesów, części nad chwilowej większości, tylko wspólnemu dobru wszystkich, czyli całego suwerena, całego narodu. Panie sędzio, bardzo dziękuję.
za to spotkanie. Doktor Maciej Nawacki, sędzia, członek Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa. Do widzenia, miłego popołudnia, miłego wieczoru, panie sędzio. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich. Pozdrawiam serdecznie, a państwa zapraszam na flash informacyjny.